Panie Marszałku, Wysoka Izbo, obradujemy nad obywatelskim projektem ustawy. Ja osobiście nie jestem w żaden sposób związana z jakimkolwiek zawodem medycznym, co nie oznacza, że nie cenię tych zawodów, wręcz przeciwnie. Ze strony, jako pacjent, ze strony fizjoterapeutów doznałam wiele dobra. Zetknęłam się z ich ogromną kompetencją, życzliwością i z takim właśnie pozytywnym podejściem do tej grupy. Jednak jako pacjent chciałabym zapytać przedstawiciela wnioskodawców, co dla pacjentów będzie oznaczało przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy w tej chwili, kiedy mamy przyjętą ustawę podpisaną przez prezydenta, która ma lada moment wejść w życie. Chodzi mi tu zarówno o kolejki, ale przede wszystkim o kompetencję w świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, w dbałości o zdrowie pacjenta. Dziękuję bardzo.